Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powrócić do tematu modyfikatorów. Nie wiem, czy pamiętacie, istnieje takie coś jak modyfikatory, które mogą działać na mesze, albo na jakieś obiekty złożone z krzywych, albo na jeszcze inne rzeczy. I omówiłem z tych modyfikatorów tylko pewną grupę. Mianowicie znajdują się one na panelu z Object Modifiers i tam omówiłem tylko niektóre modyfikatory z tej grupy Generate. Pozostawiłem Multi Resolution. Natomiast teraz chciałbym zacząć troszeczkę nową serię, jakby w tym kursie, nowy prąd myślowy, żeby tak powiedzieć śmieszniej, który będzie dotyczył tej grupy deform. To są tak zwane deformatory, modyfikatory deformatory. Fajna nazwa, trochę jak Terminator. I dzisiaj powiemy sobie o modyfikatorze, który nazywa się Warp. Jest to jeden z takich mniej znanych, jest na jego temat niewiele dokumentacji, ale on jest po prostu niesamowity. To, co mogę Państwu pokazać, to prawdopodobnie wystrzeli nas wszystkich w kosmos. No więc, żeby pokazać, jak działa ten modyfikator, warto sobie na początku dodać do sceny coś niezbyt ciekawego. Na początku taką zwykłą kulkę. Natomiast na przykładzie tej kulki ogarniemy troszeczkę takie najbardziej podstawowe opcje tego modyfikatora. Oprócz takiej kulki do sceny dodam również sobie dwa obiekty, które będą się nazywały empty. Obiekt typu empty, jak sama nazwa wskazuje, nie jest zbyt wypełniony treścią, jest po prostu pusty i one się będą musiały odpowiednio nazywać. Standardowe nazwy to jest empty i empty 001. A więc nazwę sobie ten pierwszy obiekt po prostu lewy. OK. A ten drugi nazwę sobie prawy. Mógłbym też napisać sprawiedliwy, no ale może to byłaby lekka przesada. I teraz tak, mam te dwa obiekty i teraz modyfikator, o którym chcę powiedzieć, ten modyfikator Warp, to jest modyfikator podobny trochę w działaniu do operacji edycji proporcjonalnej. My pamiętamy, że edycja proporcjonalna w trybie edycji powodowała, że jeżeli się ją włączyło, to później można było przeciągać wierzchołek tylko jeden, a cała reszta jakoś tam za nim podążała. I można było robić różne śmieszne rzeczy oraz modelować różne fajne rzeczy. No i teraz tak, tego typu modyfikator pozwala na właśnie takie zachowanie obiektu, z tym, że w trybie obiektowym, nie w trybie edycji. Zatem dodaję ten modyfikator już bez zbędnego ściemniania. Do kuli zaaplajuję, że tak powiem, zastosuję sobie Subsurfa, że miała gęstą geometrię. No teraz widać, że Blender wyświetla ją troszeczkę oszczędniej, unikając pokazywania niektórych fragmentów. Można to wymusić, ale nieważne. Dodaję teraz modyfikator Warp. On znajduje się na samym dole listy, ale o modyfikatorze Wave powiemy sobie kiedy indziej. To jest modyfikator bardziej związany troszeczkę z animacją. Warp w sumie też, ale można go wykorzystać również w statycznych wersjach. No i co? Dodałem ten modyfikator, nic szczególnego się nie wydarzyło. Żeby się coś szczególnego mogło wydarzyć, należy na początku określić w tym modyfikatorze, że będziemy pracowali na dwóch obiektach. Ten obiekt to jest obiekt z oraz obiekt do. I nie jest to coś takiego, co może się komuś wydawać, że to będzie warping czy też morphing, bryły do bryły. To nie jest przelewanie kształtu do kształtu. Ważne są tak naprawdę tylko środki tych obiektów, także zamiast tych empty mógłbym mieć dowolny obiekt i nie miałoby to żadnego znaczenia, nie byłoby żadnej różnicy. Więc dodaję sobie, będzie na początku warp z obiektu o nazwie lewy do obiektu o nazwie prawy. No jak widać, nic się szczególnego nie zmieniło. Natomiast teraz, jeżeli zacznę kombinować z tą kulką i ją trochę ruszać, to się okaże szybko, że jeden z tych obiektów, ten lewy, powoduje, że w kulce pojawia się takie wygniecenie. Ono jest bardzo, bardzo silne. Do tego stopnia, że jeżeli już przechodzę przez ten obiekt, to kulka się deformuje i to odbywa się dwa razy. Powstaje taki nos, później on znika i druga powierzchnia kulki się wpukla i powstaje drugi taki nos, tylko że wklęśnięty. Takie dziwne zachowanie, troszeczkę bez sensu by się wydawało. Niewiele można z tego ciekawych rzeczy wycisnąć, ale zaraz pokażę, co można z tym fajnego zrobić. Na początku jednak przyjrzyjmy się temu, jak dokładnie taki modyfikator działa, żeby zrozumieć podstawy geometrii, która tutaj jest ukryta. Otóż teraz mam coś takiego jak siła wynosi 1 i promień wynosi 1. Ten promień 1 to jest promień wyrażony w jednostkach Blendera. Tak się składa, że teraz kulka, gdy stoi po środku, to jest w odległości 1 od swojej powierzchni, od centrum tego obiektu emptego. A więc między nimi tutaj, tak jak pokazuję teraz myszką, jest dokładnie jedna jednostka Blendera. I to jest ta odległość 1. To jest to moje radius. I teraz, jeżeli kulkę zaczynam przysuwać troszeczkę do tego mojego obiektu, na siatce nawet to lepiej widać trochę, to ta odległość między nimi się zmniejsza, a więc znajduje się w obszarze działania pewnego promienia. I siła modyfikatora wynosi teraz 1, a więc deformacja, która następuje, zaczyna działać pomiędzy jednym emptym a drugim i wymusza przesunięcie wierzchołków, które się zbliżają do centrum tego emptego, wymusza przesunięcie tych wierzchołków aż do drugiego modyfikatora. I teraz, jeżeli się dobrze przyjrzeć i spojrzeć tak na najbliżej jak się da, to istnieje pewna odległość i to jest mniej więcej połowa odległości pomiędzy wartością 1 a wartością 0, tutaj, kiedy wszystkie wierzchołki znajdujące się od, powiedzmy sobie, tej zerowej wartości doznają działania siły 1. Siła 1 oznacza, że pomiędzy jednym obiektem empty a drugim następuje 100% deformacji. Czyli wierzchołek ten tutaj, który by normalnie w przypadku niezmodyfikowanego kółka dotknął już środka tego mesza, poleciał zdeformowany aż do drugiego emptego. To jest zasięg działania siły 1. Jeżeli tę siłę zmniejszę trochę, to oczywiście deformacja będzie mniejsza. Mogę ustawić sobie na przykład 0,5, wtedy wierzchołek wróci do odległości, która jest dokładnie pomiędzy odległością, znaczy dokładnie pomiędzy tymi dwoma emptymi. Przesunę teraz trochę bardziej kulkę i zobaczymy, że w tym momencie to jest maksymalna, że tak powiem, deformacja, którą tu otrzymuję. Dalej już jakby ten obiekt nie będzie w stanie się wygiąć. No i teraz, ponieważ jestem już prawie, że w połowie, czy też może moja kula znajduje się w środku, i ten empty znajduje się w środku kuli, to tak naprawdę odległość tych wierzchołków, które były na brzegach kuli od tego środka jest dość spora. Wynosi prawie że 1, a więc deformacja w tym momencie nie następuje. Jeżeli będę kulę dalej przesuwał w lewo, przepraszam, kulę, a nie emptego, to w tym momencie bliżej tego emptego znajdą się wierzchołki, które znajdują się teraz po prawej stronie kuli. A więc one znowuż będą doznawały działania tego deformatora. I ten deformator będzie wyginał te wierzchołki aż do połowy odległości pomiędzy emptymi, ponieważ stretch jest ustawiony na 0,5. Tak to działa. Dlatego ta moja kula deformuje się dwa razy. I raz to jest jedna strona kuli, a raz druga. Jeszcze raz przesunę ją w drugą stronę. Deformuje się na początku prawa strona. Ponieważ odsuwam ją teraz jakby od emptego, to deformacja słabnie. Następnie przybliża się lewa strona do emptego i deformacja tej lewej strony znowu sięga do wartości określonej przez stretch. Ok? Natomiast drugi empty jest tutaj w zasadzie niepotrzebny, dlatego że on nie deformuje mojej kuli. On służy tylko jako punkt odniesienia dla tego pierwszego emptego. Teraz tak, co można zrobić z takiego dziwnego zachowania? Otóż okazuje się, że to jest niesamowicie elastyczny modyfikator i on pozwala naprawdę wspaniałe rzeczy ustawić i zmienić na takim zwykłym meszu, jakim jest na przykład walec. Żeby to pokazać, dodam sobie teraz do sceny taki zwykły walec. To będzie mesz o nazwie cylinder. Rozciągnę go trochę w osi Z. Dodam mu wierzchołków w przekroju trochę więcej, żeby był w miarę, powiedzmy sobie, taki elastyczny. O, nie będę mu żałował, niech ma tyle. No i teraz dodajmy ten modyfikator kolejny raz. Oczywiście wcześniej jeszcze ustawię sobie, a może nie będę cieniowania smooth włączał, zostawimy go takim, jaki jest. Dodam teraz modyfikator Warp. Ustawię sobie odpowiednio obiekty, czyli lewy, prawy. No i teraz będzie sytuacja podobna. Jeżeli na przykład przesunę tego cylindra, ten cylinder, w stronę mojego mesza, to on będzie deformował mi tą ścianę, która jest bliżej jego. Jeżeli będę odsuwał, to ta ściana bliżej znowu się będzie deformować, więc to jest to samo dokładnie, co widzieliśmy w przypadku kulki. Natomiast można ustawić te dwa empty obiekty w taki sposób, żeby one znajdowały się na przykład po zewnętrznej stronie tego cylindra, właśnie w tym miejscu, w którym teraz je postawiłem. Wyłączę na chwilę ten modyfikator. Tak wygląda mój normalny cylinder. Jeden empty ustawię na powierzchni, a drugi do niego przybliżę. O tak, powiedzmy sobie na dwie jednostki blendera, te duże. Czyli to jest odległość równa rzędu 2 mniej więcej. No i teraz oczywiście modyfikator włączę, klikając na to oczko, aby go było widać. I już widać, że ten modyfikator działa w dość specyficzny sposób na mój cylinder, ponieważ wyciąga wzdłuż jedną z jego ścianek, tworząc takie skrzydełko. No, może mało podniecająca sprawa, takie skrzydełko, ale zobaczmy, jaką elastyczność ma ten cały układ. Przede wszystkim, jeżeli zaznaczę oba te obiekty typu empty i przesunę wzdłuż, to będzie mi się to skrzydełko przesuwało na moim walcu w jedną lub w drugą stronę. Idealna sprawa na przykład dla animacji. Oczywiście teraz nie mówimy o animacji, tylko o zwykłym modelowaniu, ale nawet w zwykłym modelowaniu może się tego typu model przydać. Nie muszę wtedy go jakoś ręcznie wyciągać, a zawsze mam też kontrolę nad tym, co się tu dzieje. Również obroty stanowią o tym, że tego typu modyfikacja będzie się jakoś tam dokonywała. Ok, jest dosyć ciekawa sprawa. Jeżeli obrócę w osi Y na przykład ten mój modyfikator, to mogę dostać pewne niesymetryczne wybrzuszenia. Tak jakby coś na przykład spływało z jakiejś świeczki, chociaż to jest oczywiście duże przybliżenie, a raczej moja wyobraźnia. Nie wiem, czy całkiem zdrowa. Teraz Korygując położenie tego emptego, który nazywa się prawy, tego drugiego, mogę sterować wielkością tej deformacji. Mogę też zrobić wklęśnięcie, czy też jakieś wpuklenie, coś takiego jak łódkę. Okay? To jest jakby bardzo precyzyjna sprawa, a korekcja jest dlatego precyzyjna, że ten pierwszy empty stoi na powierzchni walca, tak jakby, tylko on oczywiście później go modyfikuje. Tu jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli będę skalował te obiekty typu empty, to mogę uzyskać mniejszą lub większą deformację, co również dodaje mi kilka nowych opcji i to zarówno w przypadku pierwszego emptego, jak i tego drugiego. No proszę zobaczyć, teraz już jest w ogóle dosyć ciekawy układ, chociaż silna deformacja mesza następuje. Oprócz tego, że istnieją tego typu opcje, mam tych opcji znacznie więcej i można zrobić jeszcze kilka rzeczy, które właśnie teraz mam zamiar pokazać. A więc tak, na początku mamy ustawienie tego typu, że deformacja w moim modyfikatorze nazywa się deformacją typu smooth, a więc gładką. Natomiast te deformacje, podobnie jak w trybie edycji proporcjonalnej, która jest tutaj, mogę sobie wybierać różne. Ten tryb wyłączę, tak nawiasem mówiąc. I teraz te deformacje mogą być takie, że na przykład zamiast smooth mam deformację typu sphere. Jest to silna deformacja, zaczynająca się od samych brzegów, prawie że modyfikatora musiałem przeskalować troszkę, żeby była mniejsza. A oprócz sfir mogę zrobić sobie także modyfikację typu root, czyli sześcienną. Trochę inny kształt dostaje w efekcie, tak go widać, jeżeli go mocniej rozciągnę. Okay. Mogę mieć także modyfikację typu sharp, bardzo fajna, bardzo ładna. Dodaje takiego ładnego charakteru do mojego walca. Widać, że jak nim przekręcę, to również się przesuwa. Sam przekręcony empty również coś ciekawego robi. Skalowany, wiadomo, że zmienia coś. Oprócz tego mam jeszcze modyfikację typu linear, czyli liniową. Proste ściany, eleganckie wyciągnięcie pewnego kształtu. Takie troszeczkę chamskie jakby, no ale też może przydać się w pewnych zastosowaniach. Co więcej, mogę pokręcić na przykład w ten sposób i mam skręcenie teraz takie bardziej ślimakowe. Więc to jest w ogóle niezła, że tak powiem, opcja. Spróbujcie coś takiego wymodelować bez tej możliwości. No, dałoby się, wiem, ale byłoby to dosyć trudne. Więc teraz wróćmy do standardowych ustawień w miarę, aby pokazać, co jeszcze można z tym zrobić. Oprócz tego, że mam linear, mam na samej górze constant. Constant to jest już w ogóle siekiera, ponieważ wyciąga takie twardo zmodyfikowane ściany bez żadnego wygładzenia na ich krawędziach. Także mam bardzo brutalną modyfikację, coś takiego jak wyciągnięcie ścian z jakiegoś bloku. Całkiem sympatyczna sprawa, można ją wykorzystać do różnych rzeczy. A to jest tylko jeden modyfikator, można dodać takich modyfikatorów więcej z innymi parami obiektów deformujących. Oprócz tego, że mam tego typu opcje, istnieje także fajna opcja, która nazywa się krzywa. I ta krzywa może mi pozwolić na własnoręczne określenie krzywizny deformowanej powierzchni. Można to zrobić po prostu klikając w obszar tej krzywej i ustawiając jakiś punkt. I mogę wtedy mieć deformację różnego kształtu. Proszę bardzo, na przykład coś takiego. Mam teraz dziurę w środku. Ok? Tak to wygląda. Mogę także zrobić na przykład strome wybrzuszenie, na przykład coś takiego, jeżeli będę potrzebował, albo nawet zjechać z tym kształtem do samego dołu i stworzyć taką dziwną rzecz jak dwa zęby. I oczywiście one będą cały czas sterowane, cały czas będą się mogły przesuwać razem z tym drugim emptym po moim meszu. Można coś ciekawego z tego wykombinować. Na pewno nie jedną rzecz. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ oprócz tego, że mam możliwość modyfikacji krzywej, która odpowiada za deformację, mogę także wyłączyć całkowicie fall off i w tym momencie mój prawy empty przesuwa położenie całego obiektu. Tak po prostu. Ok? Bardzo proste, bardzo mam nadzieję wyraziste. Więc wróćmy może teraz do takiej deformacji, jaką jest smooth, tej takiej początkowej. Chciałem teraz pokazać, do czego służą pozostałe opcje, które tutaj jeszcze mamy. Jedyna rzecz, o której dzisiaj nie chcę mówić, to ten shape key, ponieważ to jest związane z animacją i pozwala dodać kształt, który będzie później kluczem przy animacji na takim obiekcie. Ale teraz możemy dodać jeszcze jedną fajną rzecz, czyli do tego modyfikatora dodać teksturę. I tekstura swoimi jasnymi obiektami, czy też swoimi jasnymi przestrzeniami, jasnymi miejscami będzie silniej wpływać na tą modyfikację, a ciemnymi słabiej. Jeżeli kliknę na guzik New, dodaję automatycznie, domyślnie teksturę, która nazywa się Cloud. To jest domyślna tekstura, proszę zobaczyć, tak wygląda. No i ten Cloud teraz pozwala mi zaszumić tą moją modyfikację. To jest tak, jakbym dodał na krzywej dużo różnych punktów i jeszcze dodatkowo je trochę poprzesuwał, poskalował. Oczywiście wszystko działa po staremu. Teraz tak, tekstura, którą tutaj mam, to jest tekstura, która może być skalowana przeze mnie w widoku, więc jeżeli tutaj ustawię sobie depth, to mam więcej tych punktów. Ok, wielkość tekstury mogę zmieniać rozmiar tekstury. Kolory też, chociaż one tutaj do niczego się nie przydadzą. Jedyne co zmieniają to troszeczkę jasność i wtedy dlatego jest silniejsze lub słabsze uwypuklenie. Ale weźmy sobie na przykład coś takiego jak teksturę typu Wood. Wiemy już z poprzednich tutoriali, że Wood to jest taka tekstura, która przypomina troszeczkę takie gradientowe paski. No i teraz odpowiednio ustawiając wielkość swojej deformacji, siłę deformacji i tak dalej, mogę w tym modyfikatorze uzyskać naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty. Weźmy sobie troszeczkę, ograniczmy promień. Siła może jednak być troszeczkę większa. I to, co bym potrzebował, to zmniejszyć troszeczkę tego mojego emptego, żeby ta modyfikacja była taka, no powie, albo w ogóle skasuję skalę, zostawmy ją standardową. Chciałbym uzyskać taki fajny efekt, który udało mi się zrobić wcześniej, a teraz jakoś widzę, że nie za bardzo wychodzi. Dodam w takim razie subsurf na poziomie 2 i ten subsurf przesunę przed mój modyfikator. To spowoduje, że ściany, które mam na moim walcu, będą dwukrotnie jeszcze rozcięte. To powoduje, że mam wtedy troszeczkę bardziej wygładzoną geometrię. No ten subsurf może bym miał nawet ze 3 podziały, to też trzyma program. No i teraz tak. To, co mam tutaj, to jest modyfikator Warp, który reaguje na położenie tego obiektu typu empty. Oczywiście dzieje się to z pewną krzywą, która nazywa się teraz w modyfikatorze Smooth. Na tą krzywą mam nałożoną jeszcze dodatkowo teksturę, która jest teraz mapowana w koordynatach lokalnych, czyli zależnych od współrzędnych tego obiektu. Jeżeli zmienię te koordynaty na globalne, to tekstura się będzie układała względem współrzędnych całej przestrzeni, która ten walec otacza. I to są współrzędne stałe. Najfajniejsza rzecz, która jest tutaj widoczna, to jest oczywiście to, że dostałem takie fajne górki. One oczywiście reagują na ten mój obiekt. Jeżeli będę przesuwał lub kręcił tym w jakikolwiek sposób, to ta tekstura również się będzie w odpowiedni sposób ustawiała. Więc mogę otrzymać całkiem, naprawdę całkiem fajne modyfikacje. Ok, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ teraz teksturę mapuję w koordynatach, które są globalne. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na szczycie. Tutaj się całkiem fajnie mapuje. Natomiast najfajniejszy, że tak powiem, obraz powstaje wtedy, kiedy zmapuję teksturę w tym modyfikatorze na jakiś inny obiekt i tym obiektem zacznę manipulować. Więc klikam jeszcze raz w walec i teraz zamiast koordynatów globalnych dla tekstury wybieram koordynaty takie jak Object. Nawiasem mówiąc, mogę jeszcze wybrać sobie te koordynaty UV, których teraz nie mam, więc jakby domyślnie program wraca do koordynatów generowanych. Ale jeżeli wybiorę sobie obiekt, to ten obiekt muszę wstawić i na początku wstawię sobie obiekt typu empty. Kolejny obiekt typu empty, tym razem już trzeci. To jest całkiem wypasiona zabawa z 3 emptymi naraz. I teraz ustawię sobie ten empty jako modyfikatora koordynatów mojej tekstury. Teraz, jeżeli przekręcę ten obiekt empty, to będzie mi się również obracała tekstura typu wood, a więc mogę dostać różnego rodzaju układy moich pręgów. Okay? Może działać to na różne sposoby. Oczywiście nie jestem w stanie przesunąć tekstury, ale są pewne miejsca krytyczne, szczególne, w których ta tekstura rzeczywiście bardzo fajnie się układa. Mogę także, co ważniejsze, skalować tą teksturę, a więc spowodować, żeby była na przykład gęściej prążkowana, na przykład taka. Okay? No i co jeszcze mogę z tym zrobić? Mogę ten obiekt przesuwać w różnych kierunkach, kręcić nim po to, aby uzyskać różne ciekawe deformacje. No spróbujcie na przykład zrobić coś takiego. Tego typu opcja. Gdybym to kiedyś zobaczył, to bym powiedział, że no w sumie to nie wiem, jak to jest zrobione. A to jest taki prosty efekt dany mi przez ten modyfikator, tak znienacka. Weźmy sobie to jeszcze, przesuńmy na przykład. Mogę też próbować pokręcić, aby się tutaj pokrzywiło trochę. Widać, że powstają całkiem ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że temat jest zrozumiały i można jakby ogarnąć go i zrozumieć, o co tutaj chodzi. Tego typu sprawa przydaje się na przykład do robienia różnego rodzaju deformacji. Załóżmy, że to jest na przykład słup z betonu, w który ktoś przywalił głową i centralnie rozszczepił kawałek, no i zrobił wgniecenie, odkruszenie i tak dalej. W tym momencie wystarczy tylko, że zmienię swoją teksturę z typu Wood na właśnie taki Cloud i mogę w tym momencie bardzo łatwo zrobić jakieś deformacje. No, niezbyt ładnie to wygląda, ale możemy sobie bardzo prosto z tym poradzić, zwyczajnie przesuwając jeden z tych emptych do środka. W tym momencie wymusić mogę deformację, która będzie wgniatać pewne rzeczy. Jak to zrobić, to już patrzę. Właśnie teraz trochę muszę pokombinować. Zobaczmy, jak to działa. Nie za bardzo widać efekt. No cóż, spróbujmy to przesunąć jeszcze głębiej. Gdzieś była taka możliwość, że można było wgnieść w dół te, powiedzmy sobie, tekstury. Może troszeczkę jeszcze tym ruszę, może tym pokręcę. O, to jest chyba taki moment, kiedy zaczynam mieć pewne przełamanie pomiędzy równowagą i mam część na przykład wbitą do środka, jak widać, wdeformowaną, a część wystaje. Więc to jest całkiem fajna sprawa. Tu coś mogło skapnąć się, przykleić, a tutaj zostało wygryzione. Oczywiście to jest jedno z ustawień. Jeżeli teraz przesunę do środka ten mój empty prawy, to on w ogóle powoduje, że mi się w środku nagle robi takie wpuklenie. Teraz spróbuję to wygładzić, całą tą deformację, za pomocą kolejnego modyfikatora Subsurf, ale w tym celu na początku tego troszeczkę zmniejszę. Zrobię jego kopię i przesunę w dół, aby pracował na wyniku działania tych dwóch modyfikatorów. Dostaję wtedy tego typu wyżarty kawałek na przykład betonu. Nie wiem, komu mogło smakować, no ale pewnie są tacy klienci, którzy takie coś lubią. I teraz tak, to co jeszcze można z tym zrobić, to jest użyć na przykład wag do ograniczenia tego rejonu deformacji. Jeżeli przejdę do trybu edycji i pomaluję sobie wagi w tym moim walcu, normalnie w trybie malowania wag, czy też nawet ręcznie przypisując część tych wag, na przykład zrobię to ręcznie, zaznaczę wagi, kliknę w dane obiektu, ok? I tutaj jest coś takiego jak grupy wierzchołków, rozwinę ten panel i dodam nową grupę. Ta nowa grupa będzie nazywała się Group po prostu i tej grupie przypiszę wagę rzędu 1. Nacisnę Assign, te wierzchołki od tej pory mają wagę 1, pozostałe mają wagę 0. Teraz jeżeli wrócę do tego modyfikatora i ustawię swoją grupę wierzchołków jako uwzględnianą tutaj przy deformacji, to będę mógł za pomocą tej grupy określić, które rejony modyfikatora mają zmieniać położenie wierzchołków w obiekcie, a więc wybieram sobie teraz z opcji coś takiego jak grupę. I w tym momencie widać, że część tego modyfikatora już nie zmienia mi moich wierzchołków. Dodatkowo, jeżeli przesunę swoje obiekty typu empty, jeden jest tutaj, drugi tutaj i ten trzeci również przesunę, to wtedy mogę wyjść z modyfikacją poza obszar dozwolony wagami wierzchołków i wtedy mojej modyfikacji nie ma. Jest to o tyle przyjemna rzecz, że można na przykład w ten sposób stworzyć pewne rejony na walcu, które w jakiejś tam sytuacji będą udawały rejony, które się na przykład topią. Na przykład tego typu modyfikacja tutaj określona przez stręcz, zaraz zobaczymy jak to działa. Muszę tylko kliknąć w walec, ustawię sobie stręcz na początku na 0. Jeżeli teraz ten stręcz miałbym zwiększać powolutku, no to powiedzmy sobie już jawnie, w samej animacji można było mieć taki efekt, że nagle na tym walcu się coś pojawia, pogłębia, następuje jakaś destrukcja, coś tam wypala się, na przykład kwasem czy czymś takim. Całkiem ciekawa modyfikacja i ona jest oczywiście zupełnie za darmo. Dobra, myślę, że to jest wszystko. Pokazałem mniej więcej o co chodzi w tym modyfikatorze i że może on się komuś przyda do zrobienia jakichś niecodziennych, bardzo takich powiedzmy sobie trudnych rzeczy. No, powiedzmy sobie jeszcze Sharp ustawię, zobaczymy co jest. O, można się tu bawić, ale bawić się będę już po wyłączeniu programu do nagrywania. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, no i wszystkiego dobrego.